Jesteśmy na 18. Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Zobaczymy, co nowego na rynku. 18. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging zgromadził około 1200 lekarzy. To rzeczywiście ogromna liczba lekarzy profesjonalnie zajmujących się estetyką lekarską. Ogromne zainteresowanie jak co roku wzbudzają warsztaty, workshopy, gdzie w sposób praktyczny uczymy się różnych technik, podpatrujemy mistrzów z całej Europy i ze świata. Wśród naszych gości, wykładowców, byli najlepsi lekarze zaproszeni z Europy, z Belgii, z Holandii, ze Szwecji, z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, jak i ze świata. Przyjechali lekarze z Brazylii, z Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych. Duże zainteresowanie, czy nawet bardzo duże, wzbudziło wśród lekarzy tematy, sesje związane z medycyną regeneracyjną, czyli możliwościami, jakie dają komórki macierzyste i komórki wzrostu pozyskiwane z własnej krwi. Okazuje się, że takich technik mamy już wiele i teraz pewne prace są potrzebne, takie naukowe, które wskażą nam, która z tych zastosowanych technik, w sensie metody pobierania, opracowywania tejże krwi, metody pozyskiwania, dalej najlepsze efekty regeneracyjne dla skóry. My wiemy, jakie te efekty regeneracyjne są na przykład w ortopedii czy w stomatologii. W tej chwili uczymy się, w jaki sposób możemy uzyskać optymalne efekty regeneracyjne dla skóry. Interesuje to bardzo lekarzy, bo interesuje to naszych pacjentów. Większość naszych pacjentek, pacjentów chciałaby uzyskiwać bardzo dobre efekty naprawcze, takie antystarzeniowe, bez konieczności wszczykiwania substancji, nazwijmy to obcych, substancji sztucznych. W związku z tym medycyna regeneracyjna bardzo, bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczywiście sesja anti-agingu w takim szerokim tego słowa znaczeniu również jest niezwykle interesująca dla wszystkich lekarzy, bez znaczenia, czy zajmują się estetyką lekarską w znaczeniu ginekologii, w znaczeniu stomatologii, czy też dermatologii. Ta podstawowa wiedza z medycyny anti-aging, obejmująca różne zagadnienia związane ze starzeniem się organizmu i różnych jego zarządów, jest bardzo ważna dla lekarza, po to, żeby mógł prawidłowo poprowadzić wywiad i umieć wychwycić pewne rzeczy i skierować swojego pacjenta już do odpowiedniego specjalisty. Bardzo duże również zainteresowanie to jest ten rynek dermakosmetyków, czyli różnych produktów kosmetycznych, które wspomagają nasze zabiegi, które przeciwdziałają procesom starzenia się, naprawiają pewne szkody wynikające z chorób na przykład skóry. Także różnorodność przekrojowa była bardzo duża i w dziedzinie wypełniaczy i toksyny butylinowej w tym roku skupiliśmy się na bardzo trudnej okolicy oka. To znaczy powieki górnej, powieki dolnej, to w jaki sposób postrzeganie tej okolicy jest związane również z czołem czy ze środkową częścią twarzy. To również było niezwykle interesujące, było bardzo dużo prezentacji, wykładów takich bardzo naukowych, opartych o anatomię, fizjologię, znajomość procesów starzenia i dopiero za tym idą odpowiednie techniki.